Zabił żonę, potem rzucił się pod pociąg. To wstępne ustalenia śledczych. Prokuratura rejonowa w Oświęcimiu prowadzi śledztwo w sprawie zabójstwa 41-letniej mieszkanki gminy Chełmek. Podejrzanym jest jej o rok starszy mąż, którego ciało znaleziono na torach. Paweł Jędrusik. Do zdarzenia doszło w czwartek po godzinie 11 w jednym z domów jednorodzinnych miejscowości Bobrek, niedaleko Oświęcimia. Zwłoki kobiety z obrażeniami ciała zostały znalezione na terenie jednej z posesji w gminie Chełmek przez jej rodzinę, natomiast zwłoki mężczyzny leżące przy torowisku zauważył maszynista pociągu relacji Oświęcim-Chełmek. Na miejscu przez wiele godzin trwały czynności. Z kolei, jak informuje prokuratura, wcześniej trwało śledztwo w sprawie znęcania się nad kobietą i jej córką. W toku tego postępowania prokuratura wystąpiła do sądu o przesłuchanie zamordowanej kobiety i jej córki. To przesłuchanie miało się odbyć dzisiaj, 30 czerwca. W obydwu przypadkach prokurator brał udział w oględzinach miejsc tego zdarzenia. Dalsze plany w toku śledztwa to jest przede wszystkim przeprowadzenie sekcji zwłok, osób zmarłych i szereg innych czynności procesowych. Z nieoficjalnych informacji wynika, że choć 41-latka i 42-latek byli małżeństwem, to od pewnego czasu nie mieszkali razem.